Cześć, YouTube Grabo z tej strony. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony najbardziej znanemu koszykarzowi wszechczasów. Oczywiście mowa tutaj o Michaelu Jordanie. W tym materiale postaram się nieco przybliżyć Wam tą postać od strony wsadów do kosza. Michael ma 198 cm wzrostu i jak podają strony internetowe, jego wyskok wynosił od około 116 cm do nawet 121 cm. W co szczerze ciężko mi uwierzyć. Gdyby potrafił wyskoczyć na wysokość 121 cm, to miałby głowę na wysokości 3,19, co daje 14 cm nad obręcz. Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem go tak wysoko, natomiast może miał kilka takich skoków na treningach, skąd nie ma nagrań. Nie mnie oceniać, ja podaję Wam tutaj tylko moje spostrzeżenia. Jordan w swojej wieloletniej karierze wygrał dwa konkursy wsadów. Pierwszy w 1987 roku, a drugi rok później w 1988 roku. Patrząc na wsady, które zaprezentował podczas konkursu wsadów, można wywnioskować, że był on bardzo wszechstronny. Potrafił skakać z jednej, jak i również z dwóch nóg. Oraz był w stanie skoczyć wysoko przy niektórych wsadach, ale również potrafił lecieć w przód. Oczywiście mowa tutaj o wsadzie z linii rzutów wolnych. Nie każdy dunker może się tym pochwalić. Hello. You know, taking a more difficult dunk. You like that one? Oh, that was great. I wish I had the hands to do that. Well, that's almost a repeat of the one that he came in from the side, turning. Needs 41 points on this to be first in this first round. He'll get more than 41. Ready for launch. To 360, 180 pompki, windmille, wsady z linii rzutów wolnych. Jak na tamte czasy jego wsady były na wysokim poziomie. Na co warto zwrócić uwagę, to to, że bardzo często potrafił kończyć wsad jedną ręką. A to z powodu rozmiaru jego dłoni. Bez problemu mógł chwytać piłkę w jedną rękę, bez obaw, że ją straci. W dzisiejszych czasach, jak dunker potrafi złapać już piłkę w jedną rękę, to te wsady nie zawsze wyglądają dobrze. Natomiast u Michaela była to poezja. Co ciekawe, w 1988 roku podczas konkursu wsadów wykonał dwa razy ten sam wsad z linii rzutów wolnych i dwa razy dostał za ten wsad maksymalną ilość punktów. Warto również zwrócić uwagę na jeden wsad, który po dopracowaniu byłby kosmiczny. Mowa tutaj o 180 pompce jedną ręką zakończona łokciem. Gdyby potrafił zakończyć ten wsad poprzez zawiśnięcie na łokciu w obręczy, śmiem twierdzić, że byłby to jeden z najlepszych wsadów w historii. Podczas konkursu wsadów niektóre ewolucje są trudne do wykonania. Natomiast wsady podczas meczu bywają dużo cięższe niż podczas konkursu wsadów. I w czym moim zdaniem Michael był najlepszy pod względem wsadów? W posterach. To Jordan. Good night. Michael on the drive, in for the right, for the Jordan, crossover. In the lane for the slam. Bez problemu potrafi zakończyć akcję z góry i nie przeszkadzali mu w tym zawodnicy, którzy próbowali go zablokować. Przeglądając materiały na YouTubie, wpadłem na filmik, gdzie Michael robi wsad w jeansach i szczerze byłem zaskoczony. Bez problemu wykonał w nich wsad z linii rzutów wolnych. Przyrównując wsady Michaela do dzisiejszych czasów, myślę, że technicznie odbiegałby od przeciwników, natomiast jego wsady charakteryzowały się mocnym wykończeniem i unikatowym stylem, który posiadał. I sądzę, że to byłby jego ogromny atut. Michael miał na pewno duży potencjał, jeśli chodzi o same wsady na tamte czasy. Natomiast brakowało mu techniki. Próbował kiedyś wykonać wsad z przełożeniem piłki pod nogą i był bardzo blisko od wykonania go. Przypomnę, że Michael był zawodnikiem i robienie wsadów nie było dla niego priorytetem. Co nie zmienia faktu, że podczas meczów potrafi zaskoczyć. Mam nadzieję, że podoba Wam się taki odcinek. Jeśli tak, to dajcie koniecznie znać, którego zawodnika z NBA chcielibyście zobaczyć w następnym odcinku. Pozdrawiam, Grabo.